Dobra, środa. Czy my jesteśmy gotowi? Czy ja jestem gotowy? Tak, jestem gotowy. Co to za dzień będzie? Znowu pełen wrażeń i adrenaliny w robocie. Jedziemy po Andrzeja. Dzisiaj Andrzej jest trzeci dzień. Ostatni dzień z trzech dni. Zreflektował się mi pomóc przy łazience, i wtedy ja będę mógł zrobić inne pozostałe rzeczy. Także udało się. Pozakrywałem płytami u góry. Pomontowałem wszystkie drzwi. Wymieniłem jeszcze wczoraj światło w łazience. W kuchni. Właśnie, a propos łazienki, muszę do niej napisać, żeby wybrała sobie jakąś lampkę z B&Q, to ją kupię. Bo ta, którą miała, jest słaba i w ogóle jest brzydka. I znowu pojechałem źle. Ja jestem 5 minut spóźniony. Umówiłem się z Andrzejem, że będę za 15. Ale ja bez prysznica rano nie mogę wyjść. Bardzo was przepraszam, więc lubię być świeży z rana i czuć się świeży z rana. Skręcamy tutaj w lewo. Jesteśmy prawie na miejscu. Jutro może będzie tak, że będziemy mieli już trzeciego pracownika. Mówiłem o tym ostatnio kilka razy. Kilka razy, że zastanawiam się nad w ogóle zatrudnieniem jeszcze jednej osoby. Zobaczymy, na próbę weźmiemy chłopaka. Nie wiem, co tam potrafi, nie potrafi. Akurat zbieg okoliczności sprawił, że jedna osoba straciła pracę, mieszka właśnie u Andrzeja, więc zobaczymy, może to będzie tylko kilka dni, a może będzie już jakiś tam, wiecie, dłuższy. To wszystko zależy, jak się wszystko poukłada z pracami i umiejętnościami, i tym, czy się dogadamy, i w ogóle, wiecie, to są różne rzeczy. Ale na tą chwilę dajemy sobie szansę. Także, aby się rozwijać, myślę, że już trzeba by było pomyśleć o następnej osobie. Czy ja pojechałem? Czy ja tu mieszkam gdzieś w okolicy? Halo? Co to za miejsce? Co to za ludzie? Dobra, słuchajcie. Miłego dnia wam wszystkim życzę. Jest środa, połowa tygodnia. Nie wiem, co to oznacza. Karol zawsze coś wie na temat każdego dnia tygodnia. Że cieśle przychodzą, że będą ciąć na pół. Nie wiem. Coś takiego. Zawsze mnie ryje beret. Na razie, trzymajcie się, miłego dnia. Hej. Hej, wypadły mi planty. Ja pierdolę. Karol. Dobra, dzisiaj bez palenia. Idziemy do Stelko. Andrzeja żeśmy zostawili na samochodzie. Ja nie wiem. Idziesz czy zostajesz? Zostajesz? Ale tu ruch, co? Andrew. Karol. Co tu się stało? To środa jest. Dzisiaj mam zamiar założyć nowe buty, bo te już mi się podarły. Już czuję, że dotykam skarpetką tej podłogi. Patrz, o, gdybyśmy takie nogi mieli, to by było łatwiej ustawić tą wannę. Mogę kupić, ale widzisz, człowiek nie pomyślał, tylko kombinował z tym, co było. Display już widzieliśmy. Kalki, sralki. Tu pan coś klei taśmą. Płytki. Takie płytki mamy tutaj, słuchajcie, w standardzie. Takie, wiecie, płytki, które są stale tutaj na magazynie. Także jakby ktoś coś chciał, to też może kupić kuchnię. Kuchnię, wszystkie elementy do kuchni w boksach znajdziemy tutaj, czyli te kuchnie, które są tam na displeju na końcu, są tutaj na półkach ogólnie. Także są różne rodzaje szafek, standardowe, gotowe, drzwiczki, panele. Tylko że te kuchnie są słabe, ja wam powiem szczerze. Skręcane z boku, tandetnie to wygląda. Próbowaliśmy kiedyś wziąć taką kuchnię, nawet nie jest do końca już tania. Teraz powiem ci szczerze, bo Wix czy B&Q robią fajniejsze kuchnie za te same pieniądze. Kolanko wezmę, tak w razie, w ramach przypomnienia, bo nie wiem, czy mam te właśnie kolanka, ale czy białe, czy takie,
sumie obojętnie. Nie ma białych. To muszę wziąć siwe. To i tak pod wannę jest, także... A gdzie jest ten rozmiar właściwy? Tutaj. Tu mamy takie, tu mamy takie. Łączkę wezmę, tak w razie W. I kalk, tak? Do tego ekstraktora może ja bym wziął coś wreszcie. A, te opaski miałem wziąć, właśnie. Czekaj, kurde. Wiesz co, potrzebuję tego covera na sufit. Opaski, no. Właśnie te opaski. Tego potrzebuję, bo tam ciągle ta rura wypada. I potrzebuję jakiejś kratki na sufit. Jakąś, nie wiem, sprytną. Taką? Co montujemy? To słabo trochę, co? W sumie nie będzie widać aż tak, nie? Jak pójdzie tak do góry. W ten sposób. Powinna być w tym, nie? A nie, jest, nie jest okrągło. Dobra, to weźmiemy ją. Dobra. Co mi się rysił? Kto to trąbi? Halo? Kurde. Idziemy do kasy. Dobra, kalki znalezione. One są lepsze? Nie wiem, czy one są lepsze. Jaka jest w ogóle różnica? Te są z Evostika, a te są z Geosela. To tylko ta różnica chyba bardziej. 80, 40. Paint. Można malować po godzinie, to niby po 30 minutach. Szczerze, to żadna różnica dla nas. Nie? Weźmiemy z dwa. Okidoki. Coś jeszcze? Silikonu żadnych nie robię. Silikony mamy. Sika jeszcze mam. Biały silikon nie potrzebuję teraz, dopóki płytki nie będą skończone, nie? Tak naprawdę. Do grzejnika kolanka mam. Butli nie wziąłem. Ciekawe, czy Andrzej wziął butle. Dobra, zobaczymy to później. Hello everybody! Dobra, słuchajcie. Zapraszam was do przybytku. Szybki update. Posprzątane, nikt tu nie pobałaganił od wczoraj. Karol kończy kalki. Ta woda trochę czerwona od tej szmatki, widzę. I tyle. To nie od szmatki. To nie od szmatki? Jezus, Karol. Także zaczynamy malować drewno. Dzisiaj na pewno zobaczymy, ile nam się uda. Andrew, sufit najpierw, zobaczcie, on jeszcze dosycha, ale do jutra praktycznie powinien nam wyschnąć. Tak to jest właśnie z tym plastem, że on potrzebuje sporo czasu na wyschnięcie. Płytki, lecimy z tą ścianą do końca. Andrzej, masz plan zacząć tą ścianę tutaj na prawo, tak? Mówiłeś, także będziemy jechać z tą ścianą. Andrzej musi zrobić boksa. Gdzieś tam po drodze podłączymy wannę i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno sporo się stanie. Lecimy z tym państwo. Ja tam jeszcze ten ekstraktor u góry tylko zwiążę, bo taśmy kupiłem. Taśmy są gdzieś na dole. Ja mówiłem rano o tym właśnie, że Karol mówi, że w środę przyjeżdżają cieśle. Będą ciąć na pół, tak? Tydzień. A gdzie jest ten? Karol jest zajebisty. Ej, a gdzie są te taśmy? Te do ekstraktora. W wiaderku. A, dobra. Tu są. Tu mam te. Taką kratkę, tą widzieliście w B&Q. I te metalowe opaski też od razu założę. To nie będzie tam się nic ślizgało. Będzie sprawa zakończona. Dobra, lecimy z tym. Mamy sporo do roboty dzisiaj. Do zobaczenia później. Hej! Dobra, ja dzisiaj nie wiem, co ja mam tutaj do końca robić, więc zajmę się składaniem mebli. W sumie to jednego mebla. Może toaletę złożę też od razu. Szafka wygląda w ten sposób. Pierdół, taki gadżet, jest w flatpaku. Otworzę to za chwilę, poskręcam. Będzie gotowa pod zlew. Obstawię też zlew. Gdzieś tu był kran. Kran gdzieś był. Gdzie jest kran? Jest. Kran zwykły, tego typu, też od razu zamocuję, będzie wszystko uzbrojone i czekało tak naprawdę do postawienia we właściwe miejsce. Tu mam zbiornik na wodę do kibelka, to też od razu złożę, a kibelek sam gdzieś uciekł. Tam stoi. Dobra. Także zabieram się z tym, słuchajcie, trzeba coś działać. Hej. There's several ways that this is gonna go bad.
The devil says he misses me and wants me back. Me and you are like a box set that I wish I forgot and watched again. Like waiting for ice to be water. So stressed about getting my life in order, don't get my life in order. I am not that guy to give you what you want and forfeit myself, because every girl has a dude in her inbox talking to himself. Is it? No. The poison I take, hoping you will suffer. Is it? No. The poison I take, hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here, you're phoning. Still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you, then I'm on it. W timelapsie szapka złożona. Mam tylko klamki do złożenia, tak naprawdę są w środku, ale to na sam koniec. Bo może będą, może nie będzie, zobaczymy. Zlew jest uzbrojony. Kran stoi we właściwym miejscu. Tak mi się wydaje, że jest ok. Tak mi się tylko wydaje. O, może tak jest lepiej. Dobra. Odpływ jest zrobiony, już uszczelniony. Także to jest tak naprawdę 5 minut do podłączenia, wiecie, szafki. Spróbuję otworzyć te drzwi. Dobra. Niech to sobie tutaj stoi. Szafka wygląda w ten sposób. Czyli tam mamy ten panel zasłaniający większość rur. Tutaj tylko będę mógł zrobić przyłączenie. Bajka po prostu, nie? Rurki mam też do tej wysokości, więc zawory, nie pamiętam jak tam wysoko wystawiłem, muszę sprawdzić. Ale też już jest bajka. Tutaj za szafką jest miejsce akurat właśnie na rurę i na rurki wodne, bo ta płyta jest cofnięta tam 5 cm przynajmniej, nie? Także wszystko będzie, wiecie, z tyłu tutaj do zlewu. Także taka sobie prosta szafeczka. Zrobiona, ciach, gotowa. Teraz zrobię tylko kibelek i mamy rzeczy pouzbrajane. Będę mógł się zająć prawdopodobnie właśnie grzejnikiem jeszcze u góry, bo zapomniałem. No hej. Dobra, szybka akcja. Następny etap prac. Trzeba zrobić boksa tutaj, który zakryje tą rurę. Będzie troszkę niższy niż był wcześniej. Tak jak widzicie, bo tu jest ubytek płyty. Ja rozmierzyłem sobie, że dotąd mam zrobić stelaż plus płyta gipsowa, aby płytka wyszła na tej linii mniej więcej. Ta górna, wtedy cała ta linia tutaj dookoła będzie nienaruszona bez żadnego zęba przez tego boksa. Także lecimy z tym. Joyce mam poprzygotowywane. Śruby mam na miejscu, kołki mam na miejscu. Tylko zamontować. And I pray we never fall off. Got a son, one a daughter. When you're ready we can go halves. Got a bag and it's all ours. When you're ready we can go, yeah. The poison I take, hoping you will suffer. The poison I take, hoping you will suffer. Pick your poison. Is it money or the moment? Are we running out of choices? When you're down here you're phoning. Still stay fully focused. Still in love with your progress. Pick your poison. If it's you then I'm all in. Dobra, słuchajcie, boks jest. Także tak to ma być. Tu później będzie wycięty access panel tak naprawdę tego filtra, gdyby trzeba było go wyjąć czy coś. Płytki zostały rozmierzone w ten sposób, że później tutaj zaczynała się cała od góry. Tu pójdzie płytka w ten sposób, docięta już. Zostawiłem trochę więcej miejsca na klej, aby mieć możliwość ruchu. I tyle. Jazda. Zrobione. Ciach. Dobra, dzień dobry, robaczki, z powrotem. Gdzie? Dobra, do góry. Najpierw do góry. Także pokażę wam update najpierw w łazience dzisiejszy. Karol! 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 Karol, puść to! Także słuchajcie, drzwi na raz przemalowane, ogólnie tutaj skirtingi też na raz, parapety na raz, drzwi na raz, te z tyłu, to wszystko jest przemalowane na raz. Tutaj już Karol też poszedł sobie do tego pokoju i tu wszystko dookoła, w sumie skirtingi mamy pomalowane, parapet mamy pomalowany, tu mu kawałek zostało,
drzwi i będzie schodził w dół. Jutro mamy mieć pomoc, więc na pewno będzie schodził z chłopakiem w dół. Jest nowy pracownik, więc zobaczymy, jak to idzie. Na dole, jak widzieliście, Karol kombinuje w talerzu. Tutaj na dole poskładana szafka, bo ona była, wiecie, rozwalona w częściach. Tam musiałem dojść do tego kanału wcześniej, więc jest to ogarnięte. Pochowane rzeczy. Tutaj widzieliście tą lampę, ona jest wymieniona. Tutaj wymienione, to wiecie. Tu złożona jest szafka przygotowana. Tank do toalety też już przygotowany jest, setup, także jest ok. Grzejnik miałem zrobić, ale rozpakowałem i okazało się, że jest czarny w środku. Jest czarny grzejnik, proszę Państwa. Nie wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że pani nie wie sama, że ma czarny grzejnik, bo wszystko inne w łazience jest chromowane. Więc trochę lipnie to będzie wyglądało. Płytki na tą chwilę mamy tak zrobione. Tamten boksik jest zrobiony, co widzieliście, zrobiłem go wcześniej. Ten Andrzej dokończył tą ścianę, zaczął tą ścianę, przesunął kabel elektryczny tam do góry i w sumie to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o płytki. Nie ma jakiegoś szału może, ale zawsze to progres. Tu otworzyłem kawałek podłogi, okazało się, że rurki mam trochę bardziej skomplikowane do grzejnika, więc otworzę trochę szerzej tą płytę, aby się tam dostać. Najprawdopodobniej będę musiał niestety spuścić wodę z systemu kompletnie, aby skorygować tą odległość pomiędzy rurkami, to raz. Dwa, są trochę za blisko ściany w tym momencie, więc też przy okazji przesunę je i oddalę od ściany. Nie wiem jeszcze, czy będę wystawiał dwie rurki z podłogi, czy wypuszczę dwie rurki tam i później pójdę po ścianie. Nie mam żadnego pojęcia jeszcze, ale to wykombinuję do jutra, co będzie lepiej wyglądało, bo ogólnie wolałbym, żeby to wychodziło ze ściany niż z podłogi, tak szczerze Wam powiem. Więc wolałbym tak. Jak się uda, to tak zrobię. Jeżeli tu nie będzie żadnego joysta, nie będzie przeszkadzało, to prawdopodobnie tak zrobię. Jeżeli spuszczę już wodę, to będę kombinował w ten sposób. Tyle. Słuchajcie, wanna stoi niepodłączona i to też będę ją musiał podłączyć. Więc jak się będę bawił już z hydrauliką, z tym grzejnikiem, to przy okazji podłączę wannę i sprawdzę, czy wszystko hula. A chłopaki będą malować. Także dzisiaj żegnamy się z Andrzejem. Andrzej, powiedz papa. Tak, tak. Także Andrzej 3 dni trochę nam pomógł. Spoko, bo przy okazji, wiecie, drzwi są zrobione, tamto, siamto. Ja na strychu mogłem poukładać i tyle. Tu wcześniej były jakieś krzyki na osiedlu. Jakaś kobieta krzyczała bardzo głośno, jakby ktoś ją dusił, wiecie? W ciągu dnia takie rzeczy? Karol. Teraz robiła się jeszcze dusza. No. Właśnie, no to chodzi, może lubi. Słuchajcie, zmykamy. Miłego reszty dnia Wam życzymy. Ja lecę na wycenę do dziadka. Może Wam to nagram. Jak nie, to zobaczymy się jutro. Ale możliwe, że nagram. Hej, na razie, cześć. Włącza się. Krótka bateria będzie. Słuchajcie, jesteśmy w B&Q, ale innym B&Q. Muszę poszukać pompki takiej dla córy. Na ten. Po co? No, thank you. Muszę poszukać pompki i taśmy. Te masking tape przydadzą się na jutro, że zaraz to ogarniemy. Jednak chyba zmęczony jestem. Pompkę w B&Q. O Boże, jakie piękne jest to auto. X5 M-Power. Mój ulubiony kolor od dzisiaj. Dobra, tak czy siak. Chyba będę musiał jechać do Range'a po tą pompkę. A taśmy, tak jak Karol mówi, pewnie kupiliśmy w Brewersie. Muszę to sprawdzić. Nie, nie, a ty. Wreszcie po całych przygodach znaleźliśmy pompkę, która nam jest potrzebna w Range'u. Także na dzisiaj, słuchajcie, my już kończymy. Zobaczymy się jutro. Trzymajcie się i miłego wieczoru Wam życzę. Hej, chociaż tyle. Mamy wreszcie pompkę.
Siema wam wszystkim. Co dzień chmury zwiedza moja głowa. Sami specjaliści, nowa mowa. Tyle to razy pisałem od nowa. Mam dla ciebie coś więcej niż puste słowa. Skarbie, proszę popatrz na mnie. Skup się tylko na mnie. Kochaj tylko mnie. Daj mi trochę więcej każdego dnia. A dam ci dużo więcej niż naprawdę się da. Daj mi więcej. Więcej ciebie. Daj mi trochę więcej każdego dnia. A dam ci dużo więcej niż naprawdę się da. Daj mi więcej. Więcej ciebie. Oj, zerwałem to. I razem ze mną biegnij. Zmartwienia już zdejmij. Ej, słuchajcie, dzień dobry wam wszystkim. To chyba czwartek, proszę państwa. Najlepszy dzień w świecie. Znowu. Ciach! Moje jedzenie pływa po szybie. Jedziemy po koleżkę, nowego chłopaka. Na próbę go bierzemy na dwa dni. Zobaczymy, jak to będzie szło. On ogólnie w budowlance nie pracował. Pracował przy czymś innym zupełnie, więc przypadkiem stało się tak, że nie ma pracy, a mi akurat potrzeba rąk do pracy, powoli. Chciałbym iść w tą stronę i rozwijać się, wiecie. Także zobaczymy, może się uda. Także słuchajcie, zaczynamy nowy dzień, jest to czwartek! Ja dzisiaj nie wiem, czy ja będę kontynuował łazienkę od razu, czy będę zajmował się trochę tą hydrauliką, którą właśnie muszę zrobić do końca. Czyli grzejnik i ten prysznic elektryczny. Tam prysznic elektryczny to raczej żadna bajka. Rurka jest, także nie ma z tym problemu, tylko grzejnik będzie trochę sprawiał problemu, bo nie podobają mi się te rurki wychodzące z podłogi. O, jest już ubrany na biało, cały na biało, proszę państwa. Teraz zobaczycie go. Siema. Słuchaj, weź tak dla przypomnienia, oddaj Andrzejowi na podszybie to, co jest jego. Zostawił takie rzeczy. Puste, weź, połóż na podszybie, to jest kara. Co za gość. Pił piwo w drodze powrotnej z pracy. I zostawił mi wszystko na podłodze. Dobra, słuchajcie, miłego dnia wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Cześć. Dobra, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, słuchajcie. Trzeba się jakoś ogarnąć z rana. Rozdzielić zadania. Mimo, tak jak mówiłem, jest nowy chłopak dzisiaj na robocie, więc chłopaków zostawiam z rana, aby malowali dalej drewno. Także tutaj ten pokój, jak pamiętacie, już jest na raz. Karol kończy ten pokój, drewno na drugi, na raz. Będziesz schodził schodami prawdopodobnie dzisiaj. A ja mam zamiar kontynuować łazienkę. Nie jest na najlepszym etapie, ale damy radę. Pierwsze co, skupię się na grzejniku i podłączeniu wanny, żeby mieć już te etapy pozamykane. Ten prysznic, tak jak mówię, on tam jest chwila 5, bo zawór jest u góry. Nie powinno być problemu. Upewnię się, że wanna stoi dokładnie w poziomie, na nogach, sztywno, bo nogi się już zlepiły, także powinno być ok. I tyle. Jak starczy czasu, zrobię pewnie ramkę tutaj z lewej. Zrobię ramkę z przodu, pod panel i zobaczymy, jak daleko pójdzie. Ale na pewno chcę te etapy pokończyć, zanim zacznę się brać za resztę płytek. Tak naprawdę. Także to wszystko musi być dokończone. Plaster, widzicie na suficie, wysekł. Niby jest ok, ale jak tak dokładnie popatrzę, to taki tu na przykład ubytek, czy tu jakieś ubytki się pojawiły. Widzicie, niby to tak, niby tak, niby nie, ale ja nie jestem zwolennikiem jednak tego plastra. Tak szczerze wam powiem. Wolę to naciągnąć drugi raz i przytrzeć. Wtedy jest ładnie od razu, a teraz ja muszę to przemalować, żeby znaleźć, gdzie jest, gdzie są ubytki tak naprawdę. Wiecie, to taka też pod górkę robota. Ale nic, taka była decyzja, tak się stało, tak zrobiliśmy. Ja zmykam, lecę po taśmę, lecę po zawory.
do grzyjnika, bo te zawory, które pani przywiozła, są złe. A ja chcę zawory, które będą wychodziły ze ściany, więc spróbuję znaleźć te właściwe, czyli z kątem 90 stopni. No i oby się tak udało. Także zmykam do sklepu. Zobaczymy się za chwilę w Brebersie albo w Screwfixie. Nara. Siema, słuchajcie, jaja normalnie. Nie pamiętam, gdzie kupiłem taśmę tą maskującą. Bo myśleliśmy, że w Brewersie, nie wiem, zapomniałem, gdzie to kupiłem. A w Brewersie za jedną taśmę oni chcą 11 funtów. No posrało ich totalnie, nie? Mi się wydaje, że to było albo Selco, albo tutaj ten lokalny B&Q. Ale kurde, no nie pamiętam, to jest problem. Muszę przelecieć rachunki i może znajdę odpowiedź na moje pytanie. Za dużo sklepów po drodze odwiedziłem. Nie no, tutaj tego też nie ma. Dobra, także w drodze. Muszę znaleźć więcej taśmy, a najlepiej, żeby była właśnie taka sama jak ta, bo wiecie co, jest dobra i ona się tak nie przylepia do ścian, więc można spokojnie ją nalepić. A tu jest... Nie ma. Dobra, lecimy. Trzeba poszukać taśmy. Słuchajcie, jestem pod Screwfixem. Niby nie ma kolejek, wszystko cacy. Tam jest plan base entrance temporary close. Czyli jedno tylko jest wejście z tej strony. Ale nie obsługują, tak jak u nas tam Faram, że można też wejść i zamówić, wiecie, Steela. Muszę znaleźć w katalogu te zawory do grzejników, które mi są potrzebne. Katalogów też nowych nie mają, także dobrze, że ja mam jakiś stary w samochodzie. Ale czy ja znajdę zawory, to jest zagadka ogólnie. Ciekawy jestem, czy oni mają tu to, czego ja szukam. Kurde. Tu mamy... O, są. Są. Torino Englet. Tak, tak to się nazywa. 18:30. Są jeszcze jakieś inne. Nie widzę. Ale chodzi o te zawory, słuchajcie. Czyli podwójnie łamane. Nie wiem, czy widać. Tego czegoś szukam. Także zamawiam online i lecę odebrać. Dobra, słuchajcie, mam to. Zapłaciłem ostatecznie 22,29. Te zawory wyglądają w ten sposób. Widzicie? Czyli patrząc, że ja jestem grzejnikiem i za mną jest ściana, to podejdzie, wiecie, od spodu do grzejnika. Tu jest połączenie rurki do ściany. I zawory się fajnie schowają, wiecie, pod grzejnikiem, nie będą odstawały gdzieś w ten sposób, na przykład poza linię grzejnika lub nie wiem, w ogóle jakoś dziwnie. Tamte zawory, które ona kupiła, są słabe, więc najwyżej po prostu doliczę do rachunku. Tam raczej z tym nie będzie problemu, ale będzie to ładniej wyglądało. No i postaram się te rurki wyprowadzić przez ściankę, właśnie cały ten manewr jest po to, żeby wizualnie też wyglądała ta łazienka lepiej, bo wiecie, po całym tym upgrade'zie, jak ja zostawię te rurki z podłogiem, to lipa jest. W ogóle najgorsze, co może być. Zawsze łatwo to kopnąć, uszkodzić, w ogóle, wiecie, to jest centralne, nie? To nie powinno być w takim miejscu, gdzie można to, wiecie, strzelić nogą, albo podczas mopowania podłogi tym mopem tam, nie wiem, kto to wymyślił, ale to nie jest okej. Dobra, lecę do Selco w poszukiwaniu dalej taśmy. Mam nadzieję, że ona tam się znajdzie. Hej! Przygody, część dalszej. Jesteśmy w Selco. Mam nadzieję, że masking tape, ten, który kupowaliśmy, znajdę tutaj. Ja nie wiem, jak to się stało, że my nie wiemy, skąd my to wzięliśmy ogólnie. Hi, how you doing? Good. Także zaraz się wszystko okaże. Bo co sklep, to ma praktycznie inne jakieś tam normy. Hej. Słuchajcie, nie wiem, to jest jakaś magia ogólnie. Pamiętam, że brałem te hipo stąd. Się cofałem.
ale na pewno taśmy stąd nie brałem. Te mam jakieś tam dużo tańsze, no bo 2,45 wiecie, plus VAT ogólnie, a nie 11 funtów, tak jak w Brewersie. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, co by się stanęło. Jeszcze chyba niczego już nie potrzebuję, bo zawory mam. To tak tylko z ciekawości sprawdzę, czy jest plaster ogólnie, żeby chłopakom powiedzieć, że się było, a jeżeli jest, to mógłbym kupić dla Rafała czy tam Andrzeja. Nie, plastra nie widać. Widać tylko klej do płyt. Drewno, wszystko jest ogólnie. Kurde. Jeszcze podjadę do B&Q, nie rezygnuję. Hej. Dobra, część dalsza poszukiwania taśmy maskującej. Jestem w B&Q. Oby się tym razem udało. Dobra, słuchajcie, to chyba nie ten świat jest. To jest nienaturalne, po prostu my nie pamiętamy, ja nie pamiętam, gdzie ja kupiłem w ogóle te taśmy, nie? To jest jakiś horror. Czy jest jakiś sklep na tej ziemi, w której te taśmy istnieją? Bo tu mają zupełnie inną markę. Tam mają inną markę. Nie wiem, skąd my żeśmy ją wzięli. Ja nie mogę sobie normalnie przypomnieć. Ale za to mam jeszcze pędzle, bo Karolowi się przypomniało, że pędzla nie mamy dla chłopaka. Dałem mu jakąś tam, wiecie, szczotkę tak naprawdę. Nie da się tym malować drzwi, więc nie wiem, nie wiem. Nie widzę tego. Na razie. Jaka akcja? Zwiedziłem co? Brewersa, byłem w Selko, byłem w Skrufiksie, byłem w B&Q i nigdzie nie mogę znaleźć taśmy, którą kupiliśmy. 5 rolek. Co prawda tam prawie 2 rolki zostały, powinno starczyć, ale tak czy jak to jest w ogóle zagadka, jakaś gdzie my kupiliśmy tą taśmę. I pytanie do was. Skąd kupiliśmy taśmę? Jezus Maria, nie wiem nawet w którym odcinku szukać tego. Paranoja jakaś to. I nie mam tego na rachunku. Jedyny rachunek z Selko, który myślałem, że tam jest taśma, to akurat nie wydrukował się pani do końca. Także nic. Kupiłem Selko tam trochę inne. Tak w razie W. Wiecie, żeby było coś w zapleczu. To jest jakiś horror w ogóle. Jeszcze nigdy nie spędziłem tyle czasu na szukaniu taśmy, ale choć, wiecie, problem polega na tym, że ona jest dobra. Że ona jest dobra i ona się tak naprawdę delikatnie przyczepia do ściany. Nie była droga, na pewno nie była droga. Bo wszelkiego rodzaju te ich low tag, w ogóle wiecie, nawet ta różowa z Brewersa. Raz, że jest droga, a dwa, ona jest taka low, że nie jest. I często się później zdarza, że zerwie farbę i trzeba chodzić później poprawiać pędzlem, wiesz, bez sensu, nie? Wracam do chłopaków, chyba wszystko mam ogólnie. Co to za dzień jest w ogóle? Czwartek. Miał być taki super dzień, a ja po prostu tracę czas, już pół dnia straciłem na jakiejś, wiecie, jeździe w poszukiwaniu towaru. Jest 10:41, super. Lecę z tym. Koszmar. Chociaż mam nadzieję, że skończę tą całą hydraulikę i pospinam tą wannę, podłączam, zrobię tego boksa. To jest dla mnie gol na dzisiaj. Na razie. Hej. Słuchajcie, zupdate'uję was, o co tu gaman. Nogi zostały przymocowane do podłogi. Zostały poskręcane tutaj te pręty, które trzymają te nogi razem tak naprawdę między sobą. Także to wszystko stoi równo, trzyma się dosyć mocno. Jest to metalowa wanna, więc zbyt dodatkowego tutaj tak naprawdę stalarza nie muszę, ale i tak zrobię, bo muszę tutaj wykończyć tą półkę. Muszę zrobić ramkę pod ten panel, który będzie tutaj z przodu. Teraz jestem na etapie akurat podłączania wody. Ciepła woda już jest podłączona. Wężyk jest tam skręcony. Teraz podłączyłem zimną wodę. Zaraz będziemy ją sprawdzać, tylko jeszcze muszę założyć trapa. Kolanko tutaj z tego odpływu do tego trapa i będę mógł przetestować wannę, także za chwilę to zrobię. Hej. Dobra, słuchajcie, woda sprawdzona, nic tutaj nie cieknie, nic tu się nie poci, także super, udało się. Mężyki były 30, więc dlatego musiałem tutaj wykreować te kolanko i tyle. I szafa gra. Zawory są dostępne tutaj zaraz za panelem, odwrócone, tak wiecie, w tą stronę, aby można było łatwo je śrubokrętem zamknąć lub otworzyć. Waste, jak widzicie, jest mało inwazyjny, tak samo jest do niego dostęp. Wszystko jest w jednym miejscu. Taki był zamysł, wszystko działa.
Napuszczam teraz wodę do wanny, bo chciałbym sprawdzić przy okazji overflow. No i niech ona sobie tutaj, wiecie, spłynie tak naprawdę całą ilością wody w dół. Też będzie to mały sprawdzian dla mnie, dla Waste'a. I tyle. Zamykamy się z wanną. Skupiam się teraz na grzejniku. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Hej! Karol blokuje schody. Mi się udało spuścić wodę z systemu. Wyobraźcie sobie, to nie jest lada sztuka, bo ten system jest z tym zbiornikiem u góry. Chociaż poskręcałem tu wszystko na dole, tu jest ten zawór taki, wiecie, odpływ. I u góry odkręciłem dwa zawory po starym grzejniku. Woda nie chciała lecieć. Także musiałem użyć odkurzacza. Cztery odkurzacze wodne przynajmniej ściągnąłem, żeby tam u góry później wody nie było. Teraz uzbrajam grzejnik, powieszę go. Ale czy się wyrobię, słuchajcie, to nie wiem. Normalnie ten czas to ucieka. Także tylko jeszcze zaworki, pyk pyk. I spróbujemy chociaż powiesić ten grzejnik we właściwe miejsce. Hej. Co my tu mamy za zawody? Na klucz. Muszę klucz znaleźć w tym wywiaderku. Muszę tego, wiecie, owijać, bo ma tą uszczelkę z jednej z drugiej strony. Także super. Tutaj dociska tak naprawdę. Ciekawe. Naprawdę dawno nie było tego. Też trzeba delikatnie nie przekręcić, żeby ta uszczelka nie wyskoczyła później. To jest super, powinno być. Wtedy ten zaworek pyk. Tak samo. Będzie tak wisiało. To sobie tam później już skręcę. Chodzi o to, żeby było dobrze. Teraz mamy nakrętkę. Ponieważ z tej strony będzie trudno, to tak będzie łatwiej do odpowietrzania. Super, proszę Państwa.
Także uzbrojony grzejnik. Jak widzicie, teraz mogę ją docelowo powiesić już na ścianie i do niego dorobić rurki. Słuchajcie, szybki update. Nie wiem jak wyglądam, ale chyba wyglądam dobrze. Także słuchajcie, zanim połączę wszystkie filmiki do końca, z płytkami wiadomo, że tu żadnego progresu dzisiaj nie było w planach, ale w planach chociaż miałem zrobić ten box, nie zrobiłem. Wanna jest podłączona, spoko, sprawdzona, wszystko hula. Tutaj grzejnik jest uzbrojony, jak widzicie. I niestety przez to, że joysty wypadają tutaj, nie mam za bardzo pola do popisu. Przesunąłem ten grzejnik trochę w prawo. Będę musiał wypuścić rurkę. Będzie szła tutaj przy tym joysie do góry. Zaatakuje od samej ściany. Tutaj będę musiał niestety naciąć tego joysa. Pokombinować trochę, także tu gdzieś rurkę puszczę tędy, a później kolankiem wyrzeźbię ładnie, żeby też prosto wychodziła ze ściany. Poza tym nie było tego w planie, bo mogłem po prostu wypuścić do góry rurkę, tą nie wiem, coś skrócić i też do góry. Nie miałbym może tyle kłopotu, ale powiem wam szczerze, nie chcę tej tandety. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby te rurki wychodziły z podłogi. Ja nie podoba mi się to, powiem wam szczerze. Jeżeli mogę, to zakryję. Wiadomo, że tu jest box, bo jest zlew. Rurki mogą iść za tam specjalny kanał z tyłu w szafce. Nie ma problemu. Ale wiecie, coś takiego jest to nie do zaakceptowania moim zdaniem. Także jeżeli mogę, to poprawię. Niestety wolę się cofnąć krok do tyłu, aby później, wiecie, ten efekt trasy był taki jak trzeba. Chłopacy poza tym wszystkim zasuwają z drewnem. Ten pokój jest praktycznie wykończony. Tam gdzieś małe tacze emulsją, no bo może olejną gdzieś wyjechał czy coś, ale to są naprawdę malutkie rzeczy. Tutaj balustrada też została pomalowana naraz do końca, wszystko do końca na dole, i tam na dole drewno też praktycznie już jest ku końcowi. Zostały dwie pary drzwi i dwie futryny, ale to jest naprawdę niedużo. Także sporo pracy dzisiaj zostało zrobione. Także jest, słuchajcie, dodatkowe ręce też sporo pracy potrafią wykonać, więc automatycznie praca idzie szybciej. Także ja na dzisiaj z wami kończę już. Chyba że uda mi się te dwie wyceny, które mam później nagrać. Nie obiecuję, także ewentualnie zostańcie. Zobaczymy się później. Hej! No i po wycenie. I byłem i okazało się, że belka, która trzyma balkon z przodu domu, jest cała zjedzona przez... zbutwiała w ogóle, wiecie o co chodzi. Jak to się mówi, kurde, po polsku? Zjedzona? Zniknęła po prostu, praktycznie połowę zniknęła. Także nie jest to może super strukturalna sprawa, ale ta belka kosztuje jakieś tam pieniądze, plus robocizna pewnie z 2 dni. Także powiedziałem od razu cenę, żeby nie było, wiecie, jakieś chwili zastanowienia i nie wiem, czy się zgodzili, czy nie, dowiemy się za chwilę. Ona ma mi potwierdzić mailem. To nawet by pasowało, bo mogę taką pracę wcisnąć przed wyjazdem na wakacje. A akurat prawdopodobnie może tak będzie, że znajdziemy na to czas, bo Sławek, to jest nowy chłopak, który u nas pracuje, ma na imię Sławek. O, będę miał okazję, to pokażę wam ten domek za chwilę. Czekajcie. Ja wiem, że prowadzę samochód i wiem. Tutaj zaparkuję na boku i pokażę wam, o co chodzi, którą belkę mam do wymiany. Teraz tak, to jest tutaj w tej bramce. I to jest ten dom. Prosto w trójkę tam jest pod tym balkonem taka belka dosyć szeroka. Długa ona ma 5 metrów. I jak z góry dotykałem ją palcami, to praktycznie jej nie ma. Ona po prostu się, wiecie, kruszy mi w palcach. Także trzeba ją całą wymienić, co między innymi trzeba będzie zabezpieczyć ten balkon, żeby nie spadł. To tam, wiecie, 3 akra, 4 akra i będzie wszystko stało w jednym miejscu. Aby wyjąć tą belkę, będziemy musieli ten biały murek po lewej stronie lekko tam otworzyć. No i tyle. I cała ta filozofia ogólnie, nie? Zamurować to z powrotem, pomalować na biało. I po sprawie. Także tyle. To jest wycena numer 1 dzisiaj. Ja jeszcze mam wycenę o 7 chyba, z tego co pamiętam.
jeszcze potwierdzę. Tak, o godzinie 7. Także nie wiem w jakiej sprawie, nie do końca pamiętam, ale to się wszystko okaże. Także jak zdążę, to też to wam nagram i tyle. Trzymajcie się, nara. Dobra, słuchajcie, teraz to już się z wami żegnam na maksa. Byłem na wycenie, nie chcę mi się tego domu nawet pokazywać. To jest ulica, tylko wyobraźcie sobie ode mnie. Chata jest po prostu w takim stanie, że nawet nie pomyślałbym, że tutaj ktoś mieszka. Bo ja ten dom obserwowałem już od jakiegoś czasu. Wydawało mi się, że on jest po prostu pusty w środku. A tam w środku mieszka trzech gei. Ja nie wiem, ale chata wyglądała w środku. Zazwyczaj geje są czyści, wiecie? Jest posprzątane, poukładane, ma to wszystko swój jakiś styl, układ i tak dalej. Ten dom jest po prostu rozpierdolony, cały w środku. Kuchnia się tam rozpada, łazienka się zapada, wiecie. A on mnie zaprosił, żeby wycenić extension z tyłu. Nie do końca. Wycenić budynek, którym chciałby, żeby był zburzony, nowy pobudowany w te same miejsce. O, ściana otwarta, w ogóle ze mną rozmawiać. Kurwa, on nie wiedział, co on chce dokładnie, nie? Jebnąłem prawie w środku na zawał. Mówię, po co ja tu przyjechałem na tą wycenę? Mówię, słuchaj, ale to wiesz, co chcesz dokładnie, czy nie wiesz, co chcesz dokładnie? Z czego to ma być budynek? Jak ma wyglądać? Masakra. Ale nic, dobrze, że niedaleko, nie straciłem dużo czasu. Mówię wam, dosłownie ulica ode mnie, ale tak dosłownie, dosłownie, bo ja teraz przejeżdżam alejką, ciach, jestem u siebie, także super, ale chata jest po prostu tak zaniedbana, taki syf w środku, że przykro mi chłopacy, minus, drugi minus, tragedia po prostu, nie, powinien się poprawić, będzie lanie. Także na tą chwilę zmykam do domu. Słuchajcie, życzę wam miłego wieczoru. Ja to poskładam. Miłego dnia wam życzę. Jutro pewnie dostaniecie to do ręki. Cały ten komplet filmików w jednej całości. Teraz trzeba znaleźć miejsce. Nie wierzę po prostu. Tam gościu do tego komina, co ja raz nie mogłem wejść. Tam jest trzyplatformowy scaffold. Teraz nie było to łatwe. Ale nie. Także widzicie. Życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się gorąco, następny odcinek pewnie dopiero ukaże się w następnym tygodniu, bo jutro już jest piątek, więc piątek i poniedziałek będzie razem i tyle, do zobaczenia, cześć!